Hej, hej, dziś porozmawiamy o Waszych pytaniach. A to ze względu na to, że znalazłem troszkę czasu, i chciałbym poruszyć tutaj. Poruszyć, odpowiedzieć na kilka Waszych pytań. Pytania zaraz się wyświetlą wam na ekranie. A je, są to pytania związane z wojną w Polsce. Też mnie to zaskoczyło, ale rozumiem, że niektórym widzą. Eee, takie pytanie gdzieś tam powstały i chciałbym na nie odpowiedzieć, jak to wygląda. Oczywiście tylko i wyłącznie z mojej strony. Eee, wiadomo, różni twórcy na YouTubie mają instalacje dużo większe niż moje, więc na pewno będą lepiej funkcjonowały w tym modelu. Eee, na przykładzie mojej postaram Wam się to przedstawić. <laughs> Sorry, a dokładniej chodzi o to. Pytacie, co w przypadku wojny i, i braku prądu? No, w moim wypadku, przy instalacji na chwilę obecną, czyli na moment nagrywania tego filmu, przepraszam, jest to jeszcze 10 kw, 10 kilowatopików. Więc na ten moment i na ten czas, czyli na czas sierpnia, tak, jestem samowystarczalny. Niestety pojawia się drobne ale. Te ale wygląda w taki sposób. U mnie w domu wszystko zasilane jest prądem. Czy przygotowanie jedzenia, tak jak padło w jednym pytaniu, czyli płyta indukcyjna, no też jest na prąd. Całe oświetlenie, ogrzewanie, praktycznie wszystko. Nie mamy innego źródła zasilania. Nie korzystamy z gazu. No, i na obecną chwilę, ze względu na ocieplenie i na to, że agregat był zabudowany w piwnicy, w takim sarkofaku, były tam też, są na kanale filmiki odnośnie tego agregatu. i Jest w danej chwili zdemontowany, w przyszłości będzie zamontowany w garażu. No, niestety garaż jeszcze nie stoi, nawet tak do końca nie zdecydowaliśmy się z żoną, w jaki sposób to będzie wyglądało. Więc teraz przejdźmy. Do, takiego, do takiej części merytorycznej. Taki, taki, taka część odpowiedzi z odpowiedzi z tego maila z pytaniem, który doszedł: Czy jestem w stanie przygotować posiłki na własnym prądzie? Tak, jak najbardziej. Jestem w stanie zasilać płytę indukcyjną ze względu na to, że falownik ma wysoką sprawność z mojej oceny. Mamy też odpowiednią ilość prądu z paneli w dzień, która wystarcza nam też na całą noc, bo mamy tutaj 53V na chwilę obecną po nocy, to jest około 40% magazynu, czyli zostało nam 40% magazynu, naładowanie magazynu po nocy. Czyli spokojnie by to wystarczyło, żeby odpalić płytę indukcyjną, ugotować obiad, zrobić kawę. Zresztą jesteśmy już po kawie, więc no praktycznie nie widzę problemu w funkcjonowaniu. Aczkolwiek problem, problemy też są, no za chwilę do nich przejdziemy. W jednym z pytań było: A co w przypadku, jeśli kilka dni nie będzie prądu? Czy jesteście w stanie zrobić pranie? Suszenie tego prania, w międzyczasie przygotować obiad oraz przygotować ciepłą wodę użytkową. Tak, oczywiście, ciepłą wodę użytkową jak najbardziej jesteśmy w stanie przygotować, ponieważ pompa ciepła zużywa na zagrzanie buforu do 53 stopni, do 53 stopni, bo w lato grzejemy troszkę wyżej, ponieważ mamy harmonogram grzania. Czyli nasz harmonogram zaczyna się od godziny 8.30 i trwa do 19.30. W tym czasie Pompa ciepła tylko przygotowywuje ciepłą wodę użytkową. Nie przygotowuje jej poza tymi godzinami, ponieważ skorzystałaby już z magazynu energii, a jednak chcemy jak najwięcej tego prądu zostawić sobie na tego typu sytuacje, że w nocy korzystamy z akumulatorów. A nie przykładowo pompa ciepła robi nam autokonsumpcję tego prądu. Co jeszcze było? Kurczę, wyleciały mi te pytanie. Zapomniałem sobie je wydrukować. Dobra, po kolei momencik zerknijmy. Jeśli chodzi o pranie i suszenie. Oczywiście, żeby prać i suszyć, możemy to zrobić z magazynu energii. No niestety taka pralka czy suszarka bardzo nam wyeksplatuje poza takimi godzinami słonecznymi nasz magazyn, więc teoretycznie podczas trwania działań wojennych możemy to robić w okresie słonecznym, czyli jak sieci słonko. Wtedy przykładowo dobijamy sobie magazyn do pełna i reszta prądu by się nam zmarnowała. My możemy sobie zrobić pranie, suszenie. W międzyczasie też jest gotowany obiad, więc skończymy dzień, tak naprawdę z pełnym magazynem, jeśli by nie było sieci zawodowej, czyli w moim przypadku Tauron nie zasilałby awaryjnie jeszcze naszej instalacji. Po, powiedziałem, że wspomnimy też o problemach. No tak, mamy problemy. Przy instalacji takie jak ja mam zrobione te 10 kw 10 kW. W dni mało słoneczne, czyli w dni pochmurne, mamy małą produkcję tego prądu, więc nie zmagazynujemy go na tyle, żeby przykładowo pozwolić sobie na wykonanie prania i suszenia bez prądu. Bo przyjmując taki scenariusz, że jest wojna, nie ma, nie ma sieci zawodowej, jest powiedzmy 3 dni deszczowych. No to tego prądu nam starczy, że tak powiem, na zrobienie obiadu, jakiejś tam kolacji na ciepło, przygotowanie ciepłych napoi, no i zagrzanie tej ciepłej wody użytkowej. I powiem szczerze, to by było na tyle. Fakt jest taki, że nasza instalacja w najbliższych dniach, dosłownie w tym tygodniu, tak naprawdę, zostanie rozbudowana jeszcze o. Kolejne prawie 10 kW pod różnym nachyleniem. Już mówię o co chodzi. Część paneli, a dokładnie ponad 3 kW zostanie i zainstalowana na ścianie budynku, no niestety w pionie, więc ten kąt nie będzie korzystny. Ale ten kąt nie musi być korzystny w lato. Nam naprawdę tej, tego prądu w lato starcza. My go potrzebujemy w zimie. Czyli, e, czy, czym większe natarcie powiedzmy w tym okresie zimowym, to ta produkcja jest większa, no bo wiadomo, słońce jest, e, nie jest wyżej w zimie, tylko jest niżej. No więc, e, z moich e, subiektywnych opinii, powinno, powinno być git. E, sprawdzimy to w, w realu. Więc tak, elewacja jest na wschodzie, czyli że tak powiem od godziny tamtej szóstej czy szóstej z groszem, jak staje słoneczko, już ta produkcja nam się zacznie. Ponieważ myślę, że z, tej, z tych dziewięciu paneli uzyskamy chociaż, chociaż taką realną kilowatę, półtorej kilowaty, kilowatogodziny, no bo za chwilę mnie ktoś poprawi. Ehm. Bezproblemowo, do tego dojdzie nam w najbliższym czasie taka mała instalacja wschód-południe. To jest naprawdę bardzo mała instalacja, ponieważ będziemy robić zadaszenie pompy ciepła. No i nie będę żadnej blachodachówki kładł na ten, na ten domek nad pompą ciepła, tylko wrzucę tam dwa panele i falownik z Heimalsa, taki malutki, 800W. To jest zawsze kilkanaście wat, tam dla całej tej instalacji, żeby, żeby się podbudować. Oraz myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie instalacja prawie 10 kW stanie w kierunku południowo-zachodnim. Czyli do czego zmierzam? Od momentu świtu do momentu zmierzchu. Pod różnymi kątami będą różne instalacje, które będą dobijały, napełniały nasz magazyn. Bardziej chodzi nam o to, żeby nie mieć super uzysków w lato, ponieważ jesteśmy na nowych zasadach, więc nie oddajemy prądu i nie możemy sobie go tam 80% pobrać, tylko go sprzedajemy. A na tym nam zupełnie nie zależy. Nam zależy na autokonsumpcji, żeby nasz dom jak najmniej zużywał, więc taka instalacja jest dla nas bardzo korzystna. Przynajmniej z mojej opinii i z tego, co już mi się udało przetestować. Było też padło też bardzo ciekawe pytanie odnośnie zaciemnienia. Już tłumaczę, na czym to działa. Podczas powiedzmy działań wojennych może, paść, nie wiem jak to nazwać, komenda polecenie zaciemnienia. Czyli miasto zostanie wyłą... w mieście zostanie wyłączony prąd, żeby powiedzmy jakieś tam samoloty coś tam nie widziało, gdzie są lokalizacje takie mieszkalne, czyli nie można będzie palić światła w nocy. Co w takim przypadku przy off-gridzie? Bo wiadomo, no przy gridzie całe miasto nie ma prądu, a ja sobie tutaj śmigam na oświetleniu w takim wypadku my mamy zastosowaną automatykę. Tą automatykę możemy przeprogramować na dowolny sposób. Do działania automatyki potrzebujemy prąd, nie internet, fakt, że wtedy nie mamy komunikacji, że tak powiem, zdalnej, zarządzania zdalnego, ale z reguły, jeśli by była taka sytuacja jakichś działań wojennych, zaciemnienia, to nie jest nam to potrzebne, a automatykę możemy skonfigurować w sieci lokalnej, wtedy przykładowo w momencie zaciemnienia mamy i tak zamknięte rolety. A sprawa druga, no jeśli byłoby coś takiego, że sieć zawodowa jest odcięta, czyli nie mamy dostępu, to też nie będziemy korzystać z pełnego oświetlenia w domu. Oświetlenie zewnętrzne wtedy z automatu jest wyłączane. Można to sobie w automatyce wtedy zaprogramować. Patrząc realnie, no, nie mamy w ogóle wykonanego na tą chwilę oświetlenia zewnętrznego, więc nie mamy takiego problemu. A jeśli chodzi o wewnętrzne, to praktycznie tam, gdzie nie ma rolet, na oknach możemy wyłączyć oświetlenie, że po zmierzchu one po prostu nie będzie działać albo będzie działać na jakieś 10%. Tak, żeby się, żeby po prostu widzieć, co jest pod nogami. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego, czy taka instalacja na działanie wojenne wystarczy, możecie śmiało wysyłać tutaj w komentarzu. Postaram się na nie odpowiedzieć lub przesłać na maila, ja je później zgrupuję, i, i postaram się Wam nagrać kolejne odpowiedzi, ponieważ jest prościej odpowiadać masowo niż każdemu z osobna, bo czasami tych, tych pytań jest dużo. A te pytania odnośnie wybuchu wojny w Polsce, gdyby wojna wybuchła, czy będzie prąd, tego naprawdę było dużo. O, ja sobie to zbierałem w takim oddzielnym folderze, no i postanowiłem Wam dziś na to odpowiedzieć, bo tych pytań było ponad 90. A wszystkie, no, praktycznie takie same. No. A właśnie, przypomniało mi się też, bardzo często padało pytanie. Słuchaj, Lesiu, jest taki scenariusz, jest zima wali mrozem tam minus 5 stopni co wtedy, czy masz ogrzewanie, nie ma sieci zawodowej nie masz prądu z sieci czy dasz radę się ogrzać powiem Wam szczerze, nie wiem patrząc po ubiegłym roku, kiedy dom jeszcze nie był ocieplony był z gołej cegły nie byłbym w stanie się ogrzać ponieważ potrzebowałem około 50-60 kWh energii żeby dogrzać dom do takiej temperatury 22-23 stopni. Teraz jest dom po ociepleniu, czyli mamy go ocieplony styropianem 25 cm, więc tak naprawdę z moich wyliczeń e, będę widział biometr biometralną różnicę, aczkolwiek nie wiem, ile będę potrzebował energii elektrycznej dla pompy ciepła, żeby się dogrzać. To tak naprawdę wyjdzie mi w tej zimie, ale patrząc na produkcję z mojej instalacji, tej 10KW, która jest obecnie e, aktywna, którą widzicie tutaj, e, że tak powiem, że zaczyna się rozpędzać, to nie jestem w stanie się z tego ogrzać. Po prostu nie jest w stanie wyprodukować w okresie zimowym ty na tyle prądu, żebym mógł zagrzać dom, ale jest w stanie wyprodukować tyle prądu żebym miał oświetlenie prawdopodobnie do nocy, czyli gdzieś powiedzmy do 12 do 1 w nocy, patrząc na fakt przygotowania też posiłków z tego prądu, czyli przygotowania powiedzmy obiadu i jakiejś ciepłej kolacji. Myślę, że to spokojnie wystarczy to jest taka, taka, taka na podstawie, że tak powiem, zeszłego roku powinno w zupełności wystarczyć po rozbudowie tej instalacji. Kolejne 10 kW. To ja myślę, że, że powi powinno być tego prądu w zimie więcej. No na pewno zobaczycie na kanale, ile tego prądu jest w przyszłej zimy i czy wystarcza to dla pompy ciepła już po tym ociepleniu. Myślę, że, że spokojnie powinno wystarczyć, albo przynajmniej w 50% pokryć to zapotrzebowanie ponieważ dużo, dużo tutaj zrobi, zrobią te różne nachylenia i różne kąty. Wiadomo, słońce też podczas zachmurzenia, łap, inaczej, panele podczas zachmurzenia łapią światło odbite, rozproszone, no i wtedy ten kąt 35-40 stopni, no nie do końca się sprawdza, sprawdzają się kąty bardziej takie pochyły. No myślę, myślę że będzie dobrze, no. Jeśli, tak ogólnie, jeśli podoba Wam się to, co robię, e, dajcie suba, zostawcie jakiś komentarz, jeśli nie macie pomysłu na wpisanie jakiegoś komentarza, e, to możecie dać uśmiech, ja Wam też odpowiem uśmiechem i do następnego filmu. A teraz zobaczcie, mamy niedzielę, godzina a, prawie ósma, no i powoli już nam tutaj leci 40 W, widzę, że nasze chmurki przeszły. No i e, zaczyna się budzić e, sofar. Jeszcze produkcja zero, ale już słyszę, że przekaźniki przełączają się i myślę, że za niedługo wskoczy produkcja. No to trzymcie się. Hej!